Mamy dwa worki fasoli. W każdym z nich znajdują się ziarna mniejsze i większe. Z każdego worka pobieramy próbkę, czerpiąc łyżką 10 razy. Liczymy ziarna nabrane za każdym razem. Wyniki przedstawiono w tej tabelce. Co możemy wywnioskować z tych danych? Po pierwsze, możemy natychmiast obliczyć, że jednorazowo z pierwszego worka nabieraliśmy średnio 7 ziaren, a dokładnie 6,9, bo tyle właśnie daje nam suma 69 podzielona przez 10. Z drugiego worka średnio nabieraliśmy mniej ziaren, bo 47 podzielone przez 10 daje 4,7. Możemy powiedzieć, że fasola w pierwszej próbce jest drobniejsza, ponieważ na jedną miarkę średnio wychodzi więcej ziaren. Niewiele nam to jednak mówi o jakości tej fasoli. Pewną miarą jakości towaru jest jego jednorodność. Chcemy wiedzieć, że za każdym razem otrzymujemy mniej więcej to samo, czyli że rozrzut albo inaczej rozproszenie wyników jest nieduże. Rozproszenie możemy mierzyć za pomocą wielkości nazywanej odchyleniem standardowym sigma. Im większe sigma, tym większe rozproszenie danych. Obliczanie sigma jest niestety dość pracochłonne. Nasze dane to liczby A1, A2 i tak dalej, aż do AN. Najpierw obliczamy ich średnią arytmetyczną. A małe, tak jak to robiliśmy dla fasoli, sumując wszystkie liczby i dzieląc przez N. Potem obliczamy średnią arytmetyczną kwadratów liczb A1 do AN. Oznaczamy ją przez duże A. Następnie od średniej kwadratów odejmujemy kwadrat średniej. Na koniec z obliczanej różnicy wyciągamy pierwiastek arytmetyczny. Otrzymany wynik to właśnie odchylenie standardowe sigma. Dla naszych dwóch próbek fasoli wygląda to tak. Dla pierwszej próbki średnia wynosiła 6,9. Obliczamy A duże i otrzymujemy 49,1. Czyli odchylenie standardowe dla tej próbki wynosi w przybliżeniu 1,22. Dla drugiej próbki średnia to 4,7. Zaś A duże to 23,7. Czyli odchylenie sigma wynosi 1,27. Wobec tego możemy ocenić, że towar w pierwszej próbce jest bardziej jednorodny. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.